Atrakcji z okazji 1 dnia czerwca nie zabrakło także w Wodzisławiu Śląskim. Tutaj Dzień Dziecka potrwa aż do soboty. Wielkie świętowanie rozpoczęto dzisiaj na ośrodku Balaton. Pojawiły się tłumy dzieciaków, a na miejscu czekała na nich piracka niespodzianka. To, że dzieci różnią się od dorosłych, widać już na pierwszy rzut oka. Dorośli chodzą do pracy, a my tylko do szkoły. Większy, a my mniejsi. My się bawimy zabawkami, a dorośli nie. Są więksi od nas. Mają więcej lat. Starsi nie mogą się we wszystko bawić. Dzieci za to szczególnie dzisiaj, 1 czerwca, w dniu swojego święta, mogą bawić się od rana do wieczora. Świetną okazję ku temu miały przy wodzisławskim kąpielisku Balaton. Tutaj też czekała na nich piracka niespodzianka. Dodatkowo w Dniu Dziecka przekazujemy dzieciom nowy obiekt, plac zabaw w formie statku pirackiego na wodzisławskim Balatonie. Statek od razu przypadł do gustu najmłodszym. Każdy chciał być kapitanem. Mi się kojarzy ze statkiem i z różnymi innymi placami zabaw. On jest fantastyczny. Fantastyczny jest. Fantastycznie było też na wodzisławskiej plaży. Tutaj była okazja do tego, żeby spędzić czas na sportowo. Można się też było ochłodzić w lodowatej wodzie i dowoli oddawać urokom tego miejsca. O to, aby dzieciom w dniu ich święta się nie nudziło, zadbali też pracownicy wodzisławskiego MOSiR-u. Lepiej być zdrowym niż chorym. A musimy się ruszać, nie możemy siedzieć przed komputerem tylko. Sportowych atrakcji na stadionie również nie brakowało. Odbył się tutaj festiwal sztafet biegowych i finały małych mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ale to nie wszystko. W tym roku w Wodzisławiu Śląskim Dzień Dziecka trwa 3 dni, bo zaczynamy 1 czerwca, kończymy 4 czerwca na Trzech Wzgórzach. Jutro wodny park atrakcji i nurkowanie dla dzieci będzie miało miejsce w krytej pływalni Manta, natomiast w sobotę świętowanie przeniesie się na Trzy Wzgórza, a tutaj będzie miał miejsce m.in. turniej streetballowy oraz motoryzacyjny Dzień Dziecka.